No witam was bardzo serdecznie, jestem oczywiście Croxy. No mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek GeForce Kingsa no jest odcinkiem, gdzie w końcu uda mi się coś tutaj, że tak powiem, fajnego wygrać. Pierwsza skrzynka, no chyba tego nie zapowiada. 500 zł dla mojego oponenta, no 28 zaledwie dla mnie, ale spokojnie, bo jeszcze przed nami dużo skrzynek oczywiście. Jak chcesz wygrać skina, sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarz oczywiście napisz, dołącz na Discorda, no i kod Croxy, używaj GeForce Kingsie, jako są pełnoletnią. Oczywiście jesteś, wystarczy, zaległeś się z linku z opisu, masz klikniesz tutaj magiczny przycisk, kod promocyjny, no i wpiszesz kod Croxy, przez 2x na stałe, 5% więcej bonusu dostajesz, więc spoko opcja, no i oczywiście skrzyniczka na start za free. Więc zobaczmy, jak ta bitwa oczywiście nam pójdzie. 750 zł glock. W życiu bym chyba tyle za glocka nie dał. No ale jak spada taki na bitwie, no to spoko, nie? Ta CZ-ka chyba też coś warta. No, 150 zł. Wrzucałem w ogóle skrzynki tak powyżej stówki. Chyba Mergani to jest najdroższy, chociaż nie, to jest najdroższa, bo 300 chyba. No tutaj ten Mergani. Co? Factory New Statrak, ty! No to GG. Nie no, mamy to. Dobra, w końcu coś siadło tutaj fajnego. 4300. Bardzo fajnie, bardzo ładna ta batelka. Z mojej strony tutaj pełna dominacja genetyczna. Taki kontrakt sobie tutaj podpisujemy, 1600 zł. Możemy dostać item od 1000 do 4. I ładnie, pięknie, trzy koła, naklejka, Heni, pamiętam go. PGL Kraków 2017, no naprawdę to chyba był jeden z najbardziej nieprzewidywanych majorów ever. No jak to mam w zwyczaju, standardowo muszę spróbować tutaj swojego szczęścia na kontrolu, 33%. Okej, okay. Pierwsze niestety otwarcie puste. Zobaczymy jak będzie dalej, 500 zł kosztuje nas takie jedno otwarcie. Okej, okay, mamy już za drugim razem, skiny za 1500 zł. Tutaj niestety pusto, kurczę, chciałbym, żeby tak dwa razy z rzędu poleciałem właśnie na te skiny z tej prawej skrzynki i będzie naprawdę super i wtedy można odpuścić. Mamy jeszcze trochę budżetu, więc okej. Okay. Spróbujmy ostatni raz. No i nie będzie. No nie zgadniesz. Przejdziemy na skrzynki widzów. Co to za naklejka? Można takie coś wstawiać? Ustawiamy sobie od 300 do 500. Mamy tutaj skrzynkę Croxy Vice 366 zł. No i chyba kiedyś mi się udało w ogóle Vice trafić ze skrzynki. Ty, od kiedy są jakby w różnych stanach? Można wrzucać skiny? Okej. Okay. No twórzmy 4. Zobaczmy, jak nam pójdzie 1500 zł. No i tutaj, kurczę, ale chyba i tak nie ma tragedii, bo dostaliśmy 1000 zł i mieliśmy na to naklejkę 35%. I w czterech otwarciach dostaliśmy w każdym tą naklejeczkę, więc spoko. No teraz dla odmiany, no 4 niestety hyperbestie za, no 1/4 tej ceny, więc tak... No średnio, tak? Ale zobaczmy, bo może uda nam się powtórzyć ten sukces po prostu, tak? Z kiedyś. Bo właśnie wydaje mi się, że kiedyś udało mi się trafić Vice'y właśnie z tej skrzynki. Ale nie jestem... Chociaż kurczę, nie, ty, bo czekaj, bo trzy otwarcie to były te skrzynki. No to w trzech otwarcie bym trafił te Vice'y. To bym musiał chyba jakiś, nie wiem, złoty strzał mocny odstawić. Ale wydaje mi się, że otwierałem tą skrzynkę i te Vice'y udało mi się trafić. Ty czekaj, bo ja się tutaj... Ja mam 2500, stary, nie, no ja się znowu... Nie, to się nie dzieje, ty. Ja nawet nie spojrzałem, że już po tej skrzynce zostało mi 3 koła. Co tu się dzieje? No jak trwoga, to do skrzyni Luxury 10% mamy tutaj na oczywiście te itemy najbardziej przez nas pożądane, czyli właśnie jakieś, nie wiem, AWP Fate, jakieś właśnie Hot Rody i tak dalej. Póki co, dwa otwarcie za nami, nie ma nic. Zobaczmy, czy chociaż tutaj jeden itemek jakiś dla nas spadnie. Pamiętam, że tutaj ta MP9 White Lily czasami lubi spaść, a ona kosztuje no tak 5-7 koła, więc no przygarnąłbym, nie narzekałbym, jakby poleciało mi oczywiście taki skin. No jest to oczywiście skin do sprzedania tak naprawdę, nie? No chyba bym nie chciał biegać z MP9 za 7 koła, stary, nie? Jakby, nie wiem, nie wyobrażam sobie, wolałbym nawet spożytkować to, nie wiem, na cokolwiek innego, nie? Nie no, ostatnia skrzynia i tutaj chyba się już nic nie zmieni, co? Oczywiście, że nie, zobacz, 20 skrzynek nie poleciało dosłownie nic, 20 skrzynek było łącznie, nie? I na 20 skrzynek, no w teorii 200%. Dwa skiny powinny polecieć. No nie poleciało niestety nic. Bitwa wygrana, ale chyba, no nie o taką wygraną nam chodziło.